Pora wrócić na swoją linię. Pora grać tam, gdzie grać powinienem. Będzie grany las, będziemy ćwiczyć i za parę dni przeniesiemy się na Westa i będzie tryhard na po Mastera. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie mogę czekać dłużej, niestety. Sorry Wukong, ale ja chcę tego killa. Dlaczego on to walczył? A, ta pójdzie zrobić execute'a. Nie zasłaniać, dobra. Nie chcę tam, bo tam może być morda. Zajebiście, kill dla Wukonga. Ładnie rozegrane całkiem. Oj, myślałem, że mnie zasłonisz, byczku. Oj, byczku, dlaczego mnie nie zasłoniłeś? Oj, byczku, byczku, jak gracie na cokolwiek, co zabija skillshotami, to jest tak podstawowa wiedza. Że masz go po prostu zasłonić, jeśli masz pełne zdrowie jako support, a ja mam bardzo mało zdrowia. Okej, to. Dostałem tego na kapa. I tak, jestem szefem, dobra. Łatwo. Bardzo łatwo. Dobra, teraz lepiej. Co tam, panie mordę? Zły wybór, żeby przyjąć Tower Agro. Zły wybór, żeby mnie erkować, a nie Wukonga. Myślę, czy muszę erkować w ogóle. Co się stało z moją erką? Co się stało z moją erką? Co? Erka mnie nie wyleczyła, bo mu się skończyła jego erka i już byliśmy w innym miejscu? Co? Moment, skąd ty tu jesteś, tym Lee Sinem? Co to było? Ja... Co? I teraz mam erkę, ale jej nie mam! Co? Kurwa, nie mam erki, ale ją mam! Kliknąłem teraz erkę na Lee Sina i mam ją, widzicie ją, że mam ją kurwa dostępną, ale jej nie mam! Pikuję ją na czacie, że jej nie mam! Ja pierdolę! Czemu mnie trolują? Gra mnie troluje, no. Patrz, wiś, fajna erka, nie ma jej jak coś. Ten gość mnie znowu wyciąga, tak jakby miał ze mną wygrać. Razem zdążę zerkować, żeby jej kurwa nie stracić. Nie, nie wiem. Gorzej, że drużynka w tym czasie sobie tak średnio radzi. Okej? Co ty robisz, debilu, tym Ezrealem? Co to miało być? Co ty robisz? Ale na mnie wjechali, ale prawie umarłem. Mam tylko 1000 zdrowia jeszcze. Ładnie. Tylko, że no tak myślałem, ja jestem sam w trzech, nie? No nawet temu Ravenowi nie pomogę zbytnio. Ale zdoczowałem mu kill, więc chyba wygram. Dobra, wygram, bo zdoczowałem kill, nice. Tu, tu, tu. Wyciągnij. Draven, ty debilu, no jeszcze nam nie dasz Drake'a wyciągnąć, no ty tak trolujesz. Przerwałem mu skok, ale i tak sięgnął, cholera. No to umrę, bo jestem sam. A ten Draven tak troluje, matko.
Nie dał nam nawet wyciągnąć smoka. Powiedzcie, co by zrobił Lisin, jakby smok był tutaj? No nic by nie zrobił, bo by nie sięgnął żadnym spelem i byśmy to wzięli za darmo, no. No nie, Draven, nie dostajesz, jesteś zbyt bezużyteczny. Nie dostajesz rzeczy, debilu. O, oni weszli. Dobra. Ale timing był idealny. Jak siedziałem sobie na wykładzie, z bardzo fajnego zresztą przedmiotu, ale tak się czasem zdarza, że człowiek jest zmęczony, zamyśli się i trochę odpływa na wykładzie. Ci, którzy z was jeszcze nie mieli wykładów albo nie będą mieli, to niech mi uwierzą na słowo. Że no wiecie, no siedzisz, gapisz się w okno, jak na lekcji nudnej, nie? Tylko że to wcale nie było takie nudne, no ja tu panu profesorowi nie chcę uwłaczać, bo bardzo fajne wykłady, ale no wiecie, siedzisz i się gapisz w okno, jesteś w całkowicie innym świecie, niespecjalnie się przejmujesz czymkolwiek, jakiekolwiek słowa już do ciebie z zewnątrz nie docierają, nie wiem, może Katalina se zbanują. Ale obudziłem się bardzo gwałtownie, bo obudził mnie mój profesor, który wskoczył na biurko, tak i zaczął krzyczeć: wybaczam wam! To było wyjątkowo kurwariące banie, zwłaszcza mi, który siedział w obecnie w innej galaktyce i się zastanawiam, co jest, co mi wybaczasz, czego mi wybaczasz, co ja zrobiłem, kurwa, o co chodzi? Ale on akurat po prostu opowiadał anegdotkę, tak jak ja, a on jest bardzo emocjonalnym człowiekiem i on zawsze opowiadając anegdotki bardzo mocno w nie wchodzi, co nie? Tak na 100%, więc skoczył na biurko po prostu i tak się drze przed całą klasą, nie? Ja pierdolę, ja tam sorry, nie słuchałem, dobra, ale żeby od razu tam taki syf z tego robić. Wow, także śmieszny gość, to się strasznie spoko gość w ogóle. Dobra, weźmiemy sobie balisinka. Anegdotka opowiedziana o anegdotce opowiadanej. To jest dopiero niezła anegdotcepcja. No to jest free killem, jeśli wyjdzie dalej. Uwaga, zabrakło nam. No to peszek, dobra, czas na recall. Damy shieldzika koleżance naszej. Nie trafimy Q, bo jesteśmy głównym. Damy jej shielda znowu i dzięki temu przeżyje. Nie mam tu teammate'ów, lol. Dopiero teraz zauważyłem, że nikt za mną nie biegnie. Mogłem łatwo umrzeć, lol. Okay. Maestra! Zablokowałem ją, ale szkoda, że go ściana zablokowała przez to było dziwne. Musiałem ją odkopać, bo inaczej by użyła tunelu, nie? Ale to Lisin. Oh my god. Ona przeżyła? Nie, 2 HP. Okej. Prawie okej. No i trafia mnie zawsze ten narożnik pieprzony, no. O, ja pierdolę. Nie, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Teraz wygląda dobrze. Teraz już jest dobrze. Przyszedł Lisin i zrobił dobrze. Tytuł wideo zrobiłem dobrze mojej drużynie.
A masz i plus 50 dla ślepego mnika. Proszę państwa. The Jungle Diff, jakby to napisała Kale. No więc jechałem ostatnio Uberem z gościem, który był pijany jak szpak po prostu. No więc to już chyba jest wystarczającą w ogóle puentą jakąś, nie? No, jedziemy, a on po prostu, wiecie, lewy pas, prawy pas, lewy, żadnego migacza, lewy, prawy. Potem jakoś się wyrównał, to tak jechał, że miał na środku pas, tak wiecie, na środku auta po prostu i sobie jechał dwoma pasami. Jak jechaliśmy rondem, to jechał najbardziej wewnętrznie do ronda, po czym przed samym zakrętem się zorientował, że ma skręcić, więc przeciął wszystkie pasy naraz, tak miau. No jakiś pojebany chłop generalnie, dostał reporta, ale przeżyłem. Jestem tu dzisiaj dalej z wami. Jechaliśmy wtedy w cztery osoby, ja, moja narzeczona Paula, moja siostra i jej narzeczony. I obie dziewczyny były zesrane jak cholera, a ja i Tomek tacy beka. To się wiadomo, gość jakiś pojebany i totalnie nieodpowiedzialny i generalnie hatfu, ale po prostu, no nie wiem, no, nie czułem jakiegoś mimo wszystko realnego zagrożenia, bo jechał 40 na godzinę. No. Sorry, użytkownicy słuchawek. Ale lubię tę nutę. Coś jest nie tak. Podejrzanie za dobry humor. Musi się coś spać niedługo. I jak na zawołanie. Niemożliwe, Ezreal. Jesteś na spuszowanej linii samemu i zostajesz zgankowany? Ja też bym w to nigdy nie uwierzył. No masz free killa, spróbuj go tylko nie zabić, gościu, no. Zrobiłem 99% obrażeń, masz tylko dobić. Przecież jak robię moje rzeczy, to muszę patrzeć, gdzie jest Shaco. No i po co ja ci te kille daję? Fajnie. Masz na niej stunę, czy coś? Jak tam zabawa z Fiddlestickiem przeciwnicy? Łe, Jungle Deep! O, nie żyjemy obaj. Nie żyjemy obaj, dobra, to nie wiem czemu ja za nim biegnę. Czemu ja biegnę za gościem, który umiera cały czas w ten sam sposób? Czemu ja za nim poszedłem? Czemu uznałem, Mieszko, to jest dobry gość, żeby za nim iść i robić to, co on? Nie był. Nie był dobry. Chłop mi napisał, czy to ja jestem ja prawdziwy, patrzcie. I mi pisze, że fan. Ja pierdolę. Widzowie, widzicie, jesteście pozdrowieni. Ale czad. Zostałem rozpoznany podczas gry. Oh my god. Czekajcie, pokażę wam czad. O, jest tutaj. No, nie będę musiał. Nie ma flesza. Mój widz nie ma flesza, lać go! Ale jest za szybki za to. Ale się dałaś zbejtować, LB! Ale się dałaś zbejtować, o mój Boże! I to jest ten chłop, który tak teraz bladuje. Noise.
Powaga. Oj, Kalbe, miała tu wizję? No mniejsza, to wygląda i tak chyba fajnie, oni muszą to wygrać, nie? No muszą, no. To Akali to dobiła, ale ten docel będzie wkrótce. Ale wbita od tego Mieszka. Oh my god. Ale odmienił losy walki, która była całkowicie przegrana. Hey. Wow. Nie mam jak wyjść stąd. Inaczej niż w ten sposób. Okej. Okay. Shena tu nie chcieliśmy, dlatego Shena się pozbyłem i Yumi sobie zabijemy. OP. OP robota. Niestety. Okej. Okay. Dobra, wyruchałem kolegę. Zobaczę. Panie się tym motem wali chłopów w pysk, nie? Żeby wypieprzali. Oj tak. To obiektywa, możemy się tylko z nimi przepijać, no. Ale wyruchana. Wow, to było najgorzej. To był main poppy zagranie. Teraz nie mamy szans przegrać. Po prostu mit, po prostu mit. Po prostu mit, po prostu mit. Po prostu mit, drużyna, po prostu mit. No i fajnie. Zawsze sobie dobrze przybaitować jednego. Teraz możemy. Teraz możemy po prostu. Zabiliśmy sobie jednego chłopa. Widzicie, że drużyna nie ma pojęcia co robić? Że ja im cały czas pinguję co robić, bo oni biegają i nie wiedzą co się dzieje, nie? To jest strasznie śmieszne. Oni zabiliśmy Shena, co teraz? Skończymy grę! Nie, nie skończymy gry. Jest czterech przeciwników i nie mamy minionów ani barona. No nie skończymy gry po zabiciu jednego chłopa. Teraz idziemy robić barona. Nie, o tak, tak, baron, baron. Mówię, a wiesz co, poczekajcie, zrobimy sobie najpierw Shena. O, co? To tak można? Można poczekać chwilę? Strasznie mnie to bawi. A mało poradników do biegu. Oj, dobra, nieważne. Idź sobie, Jinx. Niestety nie dała mi się wbić w Nexus. To jest pozytywna energia. To jest piękna, pozytywna energia. Stanuję, chłopaki, za nami. Fajnie się grało. O, to wiem, jaką wam anegdotkę opowiem. Śmieszną. Śmieszna anegdotka. Byłem kiedyś na konwencie. Nie wiem, czy byliście kiedyś. Albo w ogóle nie planujecie być, albo planujecie. Albo wiecie, co to. Ale konwent to takie miejsce, gdzie idziesz, tak, awans jest na stole, gdzie idziesz, no tam, nie wiem, jako takie wydarzenie, które jest imprezą w jakimś terenie, związaną z konkretnym, nie wiem, hobby czy coś, powiedzmy, jakimkolwiek zainteresowaniem. Najczęściej jak się to o tym mówi, to chyba noszą się ludzie rzeczywiście do tego anime, co nie? Do konwentów anime, gdzie ludzie są poprzebierani i tak dalej. Oczywiście mogą też być jakieś fantastyki czy jakiekolwiek inne. No generalnie, nie wiem, dla mnie spoko sprawa. Nie jest to chyba jakieś ultra urywające dupę, ale nie wiem, można sobie pójść, nie? Także konwenty, fajna sprawa, całkiem.
Ja się akurat dobrze bawiłem. Strasznie pozytywna energia tam panowała. Myślałem, że to będą sami bardzo insecure ludzie. Co poniekąd było prawdą, ale nie byli na tyle insecure. Jakby wszyscy czuli, że mają ze sobą coś wspólnego, bo łączy nas jedna pasja, więc było fajnie. Wszyscy, wiesz, nikt się z nikim nie zna, ale ludzie się między sobą przytulają, gadają ze sobą bez żadnego powodu. Po prostu, wiesz, podchodzisz do kogoś, ej, siema, coś tam i ta osoba nie ma z tym problemu. Strasznie spoko sprawa pod tym względem, nie? Ja miałem taką, nie miałem przebrania, więc wziąłem sobie takie free hacks, nie? Na siebie, taką tabliczkę, nie? Więc się tam naprzytulałem ludzi jak pojebany. Czasem przychodzą po prostu dziewczyny się do ciebie przytulić, czasem faceci, też nie masz, wiesz, nikt nie patrzy na to jakiś, tylko, ja wiem, się przytulisz z chłopem, poklepiecie się po plecach, strasznie pozytywna energia, ja byłem bardzo zadowolony generalnie. I pamiętam, że podeszły dwie takie słodziutkie, poprzebierane całkowicie dziewczyny, takie malutkie trochę. I tam jedna się przytuliła, druga się przytuliła. Ja tak jakoś, o, jaka rozczulająca, bo naprawdę rozczulająca była. Tak ją pomiziałem po główce, mówiąc, że Jezu, jaka ty jesteś słodziutka. A ona: nie jestem dziewczyną. A ja: o kurwa. Okej. Ale to był chyba najsłodszy facet, jakiego widziałem w takim razie. To się jakiś młody, bardzo takie rysy delikatne, nie?